bardzo wzruszające, że tyle osób dzisiaj na scenie, czyli tak wielu Opolan jest zaangażowanych w pomaganie innym, w robienie czegoś dobrego i też właśnie nie robienie tego w taki sposób, że oczekuje się nagrody. My oczywiście dzisiaj jako miasto docenialiśmy te osoby, trochę na przekór temu, jak one to robią i czego oczekują, ale też chcemy pokazać mieszkańcom, że warto pomagać, że to daje dużo radości i nie ukrywać tego, co dobre, bo tym, co dobre, trzeba się dzielić, tak jak robią to wolontariusze. Także fantastyczna gala. W Opolu te ponad 20 lat, czasu, kiedy wolontariat się zmieniał, kiedy zmieniali się wolontariusze, dochodziły kolejne miejsca, które tworzyły kluby wolontariuszy, grupy, centra wolontariatu i miejskie, i te prowadzone przez organizacje pozarządowe. To, co jest wyjątkowe i dzisiaj było czuć to bardzo mocno podczas gali, tą niezwykłą życzliwość, taką ogromną życzliwość, spontaniczność. To było spontaniczne, piękne, żywiołowe i to był ten moment, kiedy ci skromni ludzie pozwolili zaprosić się, wejść na scenę, przedstawić, pokazać. Zresztą nie kryli wzruszenia. Staram się nie być osobą medialną i nie jestem zresztą, ale przedstawiam się jako fundacyjny. Fundacja Dr. Clown, oddział Opole, dr Guzik. Zawsze ja kiedy, bo przeważnie działamy to na płaszczyźnie, że idziemy, rozbawiamy dzieci, bawimy dzieci w szpitalach, gdzie 4-5-letnie i młodsze nawet, mając weflon i cierpiące dzieciaczki, możemy chociaż wyiskrać jakieś te odrobinę radości. To jest najprzyjemniejszy moment wtedy. Cieszymy się, że właśnie w taki sposób świętujemy Dzień Wolontariatu w Opolu i że przypominamy też o profesjonalizmie, o tym, żeby mówić o wolontariacie, żeby zachęcać, bo miejsc, gdzie wolontariusze są potrzebni, również nie brakuje. A to są często osoby, które pracują w wielu miejscach, organizacjach, instytucjach. Ogromne ukłony dla nich, ale też ogromne ukłony dla koordynatorów wolontariatu, bo to są te osoby, które rozmawiają z wolontariuszami, dopasowują do tej konkretnej osoby oferty, pracę, wspierają wolontariuszy, motywują, a czasem mówią, słuchaj, zrób sobie przerwę, bo na przykład masz sesję, tak? Jeżeli to jest student, mają ogromne wyczucie. Każdy, kto jest wolontariuszem, czuje takie utożsamia się z innymi, którzy się takie rzeczy robią, angażują się w podobne wydarzenia i dzisiaj to było czuć, bo i młodzi, i seniorzy, mówiąc tym językiem, byli obecni, czyli ta potrzeba pomagania nie jest czymś, co jest związane z wiekiem. To po prostu jest w charakterze człowieka. Dobre serce się ma i to dzisiaj było widać. To takie ogromne zaskoczenie dzisiaj dla mnie, ale też myślę, że docenienie właśnie tych wszystkich, którzy często anonimowo właśnie działają, na, jak pan powiedział, na różnych frontach i w często niewidocznych miejscach, a naprawdę robią kawał dobrej roboty. I dają nadzieję. Dają nadzieję, ale przede wszystkim dają serce. Serce drugiemu człowiekowi. Można by powiedzieć, że takie serce na dłoni. No ale ten dom nadziei, jeśli chodzi o siostry pracę, to jest coś, co jest ogromnym wyzwaniem, przedsięwzięciem, które cały czas się rozwija. Tak, i to, co chyba jest najważniejsze, że to jest dom, który jest oparty tylko i wyłącznie na wolontariacie. Czyli to, że on funkcjonuje 6 dni w tygodniu, jest tylko i wyłącznie zasługą wolontariuszy, którzy ten dom tworzą. Oczywiście osób potrzebujących, którzy przychodzą i którzy też czasami stają się naszymi wolontariuszami, bo jeden drugiemu niesie pomoc, ale przede wszystkim też ta rzesza wolontariuszy w różny sposób, na różnych frontach zaangażowana w działanie tego domu. Powstanie takich miejsc jak Centrum Dialogu Obywatelskiego było niezwykle istotne, bo są to miejsca, w których te osoby, wolontariusze, organizacje pozarządowe mają swoje miejsce, mają swój dom. Te organizacje nie zawsze mają zaplecze, nie każdy rozdaje willę plus. My w Opolu nie rozdajemy, natomiast oczywiście bardzo cenimy organizacje pozarządowe i stworzyliśmy dla nich takie serce w samym centrum miasta, na ulicy Krakowskiej, w Centrum Dialogu Obywatelskiego. Ale jest też Centrum Aktywizacji Społecznej, też z innej strony zachęcające do takiej roboty na rzecz mieszkańców. Jest Centrum Senior, dzisiaj to też te osoby, ci zaangażowani wolontariusze byli obecni z nami. To bardzo miłe i nawet takie miejsce, które nie wydawałoby się wolontariackie, reużytkownia, też dzisiaj zaistniało na scenie. Uwielbiam bawić się z dziećmi. Zresztą mam 7 wnuków, z którymi zawsze od małego lubiłem bajki czytać im i lubiłem ich rozpieszczać. Więc teraz jak idę, to tak samo w jakiś sposób to rozpieszczam też dzieciaki te, bo może odrobiną właśnie uśmiechu, radości, zrobieniem pieska z balonika, no to jest też jakaś taka forma jakiejś, ja nie wiem, zabawy z mojej strony, a zarazem radości dla nich.
Ja wiem, że wy nie lubicie, żeby was chwalić, ale to chyba też piękne docenienie, że stałeś się wśród kilkudziesięciu ludzi, którzy tutaj w Opolu pomagają, a to jest tylko przecież garstka tych, którzy tak naprawdę są w tym świecie wolontariatu. Nie, dzisiaj to naprawdę nie potrafiłem wykrztusić słowa, zatkało mnie. To było dla mnie wielkie przeżycie, wielkie przeżycie. Nie robię tego dla splendoru, tak już podkreślałem. Po prostu kocham. Mówią, że fachowcem się jest w tym, co się robi, dobrze robi. Więc myślę, staram się robić to dobrze, to co robię. Jutro właśnie jadę, właśnie Mikołajem jutro jestem. I to jest następna moja rola właśnie. Uwielbiam też właśnie rozdawać uśmiech i radość.